Cześć! Ja jestem Xera, ze mną jest kolega Brianek. Z nami nie ma. Został w domu. Już można mówić? Tak. No, także my jesteśmy na targach motoryzacyjnych w Częstochowie, ale urwaliśmy się na chwilę, żeby sobie potykać kilka ładnych fotek. Zobaczcie, jaki ładny widok mamy. Dobra, dawaj Bartek, teraz idziemy, także pozujemy do fotek, jak wiesz, takie... Porozmawiamy o tym, jak się powinniśmy ubierać na motocykle. Mamy takie wariaciki, kurde, bez kombinezonów. Ty jeszcze w krótkich spodenkach jeszcze nie mam tego. O kurde, nie no. Jeszcze ja. Klapek Kubota brakuje. Ja to przynajmniej buty mam. No, bezpieczeństwo pełną parą. Rękawiczki, buty, kask jest. No i... Można jeździć. I no. I długie spodnie. Nie no, stary, cieplutko jest, przecież no nie widzisz, jak się fajnie jedzie, jak cię przewiewa wszędzie, to jest po prostu, to jest coś wspaniałego, kolega Brianek. Kolega Brianek, co my się dzisiaj tak nie ubraliśmy? Bo jest fajnie, cieplutko, co nie? Tak. Przyjemnie się tak jeździ. Taka zdrawka z nas. Typowo. Nie, no ja tak nie jeździ. No jak nie jeździsz? To tylko raz. To tylko raz. Raz za dużo. Raz okazyjnie, tylko wokół kolei. Ja no dokładnie. My tak nie jeździmy i jeździć nie polecamy. No teraz... No. Teraz się idziemy przejechać, ale sami widzicie, z jaką prędkością jedziemy. Jedziemy z prędkością równą jazdy prędkości na rowerze. Także może nam się tyle samo stać, co i na rowerze, co nie? Nie. Czemu? Może na własnej silnikie jeździ. O kurde. To będziemy mieli kichę, powiem ci. Ale ja nawet na rowerze raz 50 km na godzinę jechałem. Ja też. No. Także sami widzicie. Polecamy się zawsze, zawsze ubierać. No chyba, że jeździcie po takich alejach jak tutaj, gdzie ograniczenie prędkości jest do 20 km na godzinę i faktycznie tyle jedziecie. Ale mimo wszystko, mimo że tak niebezpiecznie, to mi bardzo, bardzo, bardzo fajnie się tak jeździ. Znaczy, nie mógłbym tak jeździć, bo mam stracha bardzo, że mi się zaraz coś stanie. Także jakbym gdzieś jechał czy coś, nie mógłbym się tak ubrać. Ale tutaj po alejach tak się przepyrkać 20 km na godzinę, to coś, to bajka, bajka. Nigdy nie jeździłem na, w krótkim rękawku. O, a ci to są dopiero przykładni panowie policjanci. No patrz, w krótkich rękawkach sobie pojechali, na motorach jechali, nie widziałeś? No to jest dopiero przykład. Korzystając z okazji, że jesteśmy na targach w Częstochowie, wystawia się też firma Velex. Na razie jadę sobie na pierwszym, a jest do pełna naładowany, 60 km zasięgu chyba mi pokazuje. Szkoda, że na tamtych nie stoimy. Zielone! A, my mamy zielone faktycznie. O kurde. Na razie jadę 36 km na godzinę. O kurde, bo tutaj inaczej jakieś kierunki chodzą. Dobry wrzuciłem? Dobry, dobry. Działa klakson. Czekaj, kierunek w lewo. Tutaj trzeba tak w górę, w dół. Ty kurcze, kurcze. Nie, źle skręciłeś. Bo z prawego pasa na lewy. Czekaj, wyłączę sobie ten tryb pierwszy, zobaczymy. Który mam teraz? Wcześniej miałem trójkę, teraz mam pierwszy. Ale kurde, to jest takie zarąbiste, tak jak my... Dobra, włączę trzeci tryb. A, czuć różnicę. 25 km na godzinę to jest maks chyba na tym pierwszym trybie. Dobra. No dobra. Na prawej, na prawej, dobra. Ale to jest, stary, to co idealne, co mówiliśmy, żeby się tak przejechać w krótkim rękawku czy coś. To to akurat maksymalną ma taką prędkość, że jedziesz tym jak rowerem. No zarąbiste, fajnie się jedzie. No, jak ktoś mieszka w mieście, tak się przejechać czy coś, to... To bajer fajny. Też bym pogazował. Spal kapora. Czy spalę kapora? Nie spalę kapora.
Zostawiajcie dużo łapek w górę, to przetestujemy takiego sprzęta. Zrobimy go naprawdę, tak na taki prawdziwy test zrobimy mu. W terenie. Co nie? W terenie też możemy. No i jeżeli firma Velex ma jakiegoś fanpage'a czy Instagrama, to wam wrzucę link i koniecznie tam wejdźcie, zostawcie followy ode mnie, to myślę, że będą skłonni. No tak, współpracować. No daję na maksa. Na maksa, na trójce? Na trójce, na maksa, rozpędza się. 36? Kurde, musielibyśmy gdzieś dalej pojechać. Gdzie jest Robert? Czemu nas nie nagrywa? O kurde. Mi się nagrywa? Nagrywa mi się. To super. Jakieś nowe nagrywanie są. Na moto. Ale nie, fajna opcja, naprawdę. Czekaj, a zobaczymy na maksymalną prędkość na trybie drugim. No na trybie drugim 32 km około. Może 35 by się rozbujał. Dobra, jest teraz na drugim trybie. Pamiętaj, tu wsiądziesz, od razu dodasz gazu i jedziesz. Tak? No, bo to cię nie ostrzega, że to chodzi. Nie wiem. Nie zwróciłem na to uwagi, powiem ci. Dobra, dawaj. Się tym jedzie, przyznaj. Pozycja fajna. Nie to co u nas na sportach. Na dwójce, na trójce jechałem 36, ale nie miałem okazji się rozpędzić bardziej. Ja nie miałem okazji bardziej się rozpędzić, ale ja za to mam 4 dychy, powiem ci. A ja 4 dychy cały czas mam. Cztery dychy? 4-1. Nie, no to tak jak przepisowo. Jest, że to może jechać 45 max. W lewo? No. Dawaj. Możemy się zamienić. No, można kupić w teren zarejestrowaną, z oponami takimi po prostu, żeby się nie zakopała. Nie wiem, czy tam jest, nie jest trochę wyższe zawieszenie też. Na światła? No, możemy na światła. Zdążymy? Zdążymy, ale to co nami i tak nie ma żadnego na razie. Postawę arkę na tyle. Dobra. Szybka przysiadka. Fajny sprzęt! Fajny, nie? Co? Dobra! Spod światem będzie. Macie kart, nie, kart motorowerowych teraz nie ma. Co? Na prawo jazdałem od 14 lat. Serio? Tak. No, mamy w tym pojeździe tutaj 3 tryby. Na pierwszym trybie widziałem, że maksymalnie pojechałem. Halo. Halo. No, gonię cię, gonię. Ja tu 27 jadę. Ja 36. Pod górkę tutaj jest. Nie, to jest taki typowo do samego centrum, do jazdy po centrum. Ale kurde, dziwnie się trochę jeździ, bo ma te opony kwadratowe. No, w zakrętach. W zakrętach, jest tak trochę śmiesznie. No. O kurde, nie mam szans, nie mam szans. Co ja się będę mierzył z 600? Ja wyprzedzam cię, wyprzedzam, poczekaj. Wyprzedziłem cię! Nie no, dziwnie się trochę kierunki włącza, trzeba się przyzwyczaić, ale już się przyzwyczaiłem. O, przepuśćmy panią. Proszę bardzo.
Tutaj trzeba sobie tak przekręcić, ale tutaj mamy się, o, my w ogóle bez światła jeździliśmy. Bo tutaj jeszcze światła są. Ale my cały czas w lewo skręcamy, bo ja cały czas w lewo kierunek włączam. Co, wjeżdżamy? No, możemy. No i ogólnie firma Velex ma jeszcze kilka innych sprzętów. Także sprzęty wodne, także jeżeli byście chcieli, to naprawdę zostawiajcie dużo łapek w górę. Piszcie w komentarzach, że, czy chcecie więcej takich testów. A my postaramy się dla was coś ogarnąć. Ogólnie to zapomniałem wam nagrać zakończenia tego całego vlogu dzisiaj, no ale wracamy już do domu. Także dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!